witamy was wszystkich bardzo serdecznie w takim dość nietypowym odcinku. Ze względu na to, że w końcu po takim czasie pojawiają się wyjaśnienia na temat tego, dlaczego nie pracujemy już w Atataju, nie pracujemy już z wentylem. Więc może zacznijmy od początku. Tak, w sierpniu, pod koniec sierpnia sprawy się trochę skomplikowały i ze względów takich... W sierpniu się sprawy pokomplikowały i po prostu stwierdziłyśmy z Misią, że już nie chcemy kontynuować współpracy z Patatajem, jakby... Tak. No, trochę wynikły różnego rodzaju sprawy i zrobiło się trochę jakby nieprzyjemnie. No i stwierdziłyśmy, że no po prostu odejdziemy z Patataja. Ja proponowałam kupno wentyla, ale za pierwszym razem spotkałam się z odmową. No więc jakby odczekałam trochę czasu, to się wszystko uspokoiło. Ja naprawdę byłam w ciężkim stanie, bo przez tydzień chyba płakałam, nie mogłam się z tym pogodzić, że odeszłam. No zresztą jakby nie będę wam tu z Julą mówiła szczegółów, bo to nie o to chodzi, bo mamy dobre wspomnienia, jakby nie patrzeć z tą stajnią. My przeżyłyśmy dużo fajnych. Ja byłam, byłam 4 lata tam, Jula, ty byłaś 3? Tak. 3 lata, no to jest jakby kawał czasu. Ja swoją pracę z wentylem zaczynałam od samego zera, od początku jakby go robiłam praktycznie. No to było dla mnie ciężkie pogodzenie się z faktem, że ja już z wentylem pracować nie będę, że nie mogę na nim jeździć, nie mogę go przytulić, nie mogę go pogłaskać. No i też z innymi końmi byłyśmy związane, jakby Patataja to znałyśmy jak własną kieszeń, wiedziałyśmy z jakim koniem jak pracować i to była dla nas no niezręczna sytuacja i niefajnie się działo. Nie możemy jakby też mówić o wszystkim. I nie chcemy też nie mówić chcemy, o wszystkim. Znaczy, bo uważamy, że to jest po prostu sprawa prywatna, nasza, związana razem z właścicielami i uważam, że takie sprawy nie powinny wychodzić na tło publiczne, bo to jest bez sensu. To są nasze prywatne sprawy. Wyszło jak wyszło, wy wiecie tylko tyle, że zakończyłyśmy współpracę i myślę, że to wystarczy. No na pewno na obozach, jak przyjdziecie na jazdy czy coś, no tam nas nie spotkacie. Tak. Nas tam już nie będzie. Jakby koniec definitywny jest z tamtym miejscem. I po prostu przechodzimy w dalszy ciąg naszego życia. Zamykamy pewien rozdział i otwieramy nowy. Otwieramy nowy, idziemy dalej, a ten filmik jest po to, żeby właśnie definitywnie już oddzielić grubą krechą to, co było. No i jest też dla osób, które jakby nie obserwują nas na Instagramie, nie wiedzą, co się dzieje jakby poza YouTubem. Dużo pytań zawsze dostaję pod filmami, co się dzieje tak naprawdę z wentylem, a gdzie wentyl, a co z Patatajem i tak dalej. No i rodzą się też plotki, że ludzie pisali, że coś tam czytałam, że wentyl umarł, nie on, albo wentyl, nie jest twój, nie, wentyl nigdy nie był mój, nigdy go nie kupiłam, nigdy go nie miałam na własność, ja po prostu się nim opiekowałam, jak własnym koniem jeździłam na nim, jakby to był mój własny koń i miałam taką możliwość, za co dziękuję, naprawdę to co było z wentylem, to jest naprawdę niesamowity koń. Nie jest on dla każdego i nie będzie dla każdego, bo ja to wiem, znam go jak własną kieszeń i powodzenia życzę. No i co? I jeszcze chciałam dokończyć, że raz padła propozycja kupnego i drugi raz, jak się wszystko uspokoiło, też spotkaliśmy się już w takim neutralnym gruncie. Rozmawialiśmy długo, jakby nikt nie czuje do nikogo urazy. Nie czuję. Ale wentyla kupić nie mogłam. I już trzeci raz, jakby nie chciałam próbować. Były jeszcze jakieś pomysły, ale ja myślę, że my jesteśmy na to za stare, za dorosłe, wydojrzałyśmy trochę i jakby nie będziemy się bawić w takie rzeczy. Zresztą może tak miało być, może przychodzi czas na coś nowego, jakby na nowy rozdział, przecież nie będziemy wiecznie sterczeć w Patataju.
Ludzie z Instagrama wiedzą, z YouTube'a też pewnie większość, bo wstawiłam posta, że ma być nowy koń, więc tak tym oto filmikiem rozdzielamy wszystko i no teraz nowy początek. No właśnie, coś się kończy, coś się zaczyna, trzeba zrobić miejsce dla nowych rzeczy i to co było już nie wróci. Nam zawsze jakoś w serduchu zostanie te miejsce i te konie szczególnie. No, my naprawdę znałyśmy te konie naprawdę jak własną kieszeń, wiedziałyśmy co koń powinien mieć, czy podkładkę pod siodło, czy futro na popręg, jakie siodło, jakie ogłowie. My tak naprawdę znałyśmy te konie na wylot. Wiedziałyśmy jakiego konia możemy dać, jakiego konia możemy nie dać, jakie ustawić w terenie, żeby się nie pokopały. Nawet na placu. No znałyśmy te konie, po prostu dobrze nam się pracowało, będziemy mieli wiele wspomnień dobrych z tymi końmi i śmiesznych. No fajnie było, gdzieś tam te nocne tereny zostają w pamięci, tak, jakieś zabawa. No ale no, wspomnień nikt nam nie zabierze, ale no wiecie, to musimy to już zakończyć, wam wytłumaczyć, po co to jest i tak uważam, że to... No szkoda, że to tak się stało, ale no wiadomo. Może miało tak być. Może tak by było powiedziane, że tak mamy zakończyć, nie wiem, no wiecie, można to tłumaczyć na milion. No my już głupie nie jesteśmy i nie damy sobie też w kaszę dmuchać, więc koń własny to jest dobre rozwiązanie, ja mogę tylko tyle zradzić, że będzie. Zacznie się dziać dużo nowych rzeczy na kanale, bo z dziewczynami mamy naprawdę super pomysły. Jak dzisiaj oglądałam pensjonat, to nasza znajoma, która tam mieszka i też ma swoje dwa konie, mamy super pomysły na filmy, chcemy to naprawdę obudzić do życia. To wszystko, żeby coś nowego się działo. Przepraszam też oczywiście was za taki trochę przestój z tymi filmami, takie trochę chaotyczne, nie wiedzieliście co i jak się dzieje. Ale teraz powinno być fajnie, postaram się, żeby te filmy były dwa razy w tygodniu. Jeden będzie myślę w soboty, niedzielę, jeszcze przemyślę to, a drugi będzie zawsze w środy. Jeśli się uda, to może będą trzy filmy. Ale mam naprawdę super pomysły z dziewczynami. Jula chce też wziąć w dzierżawę jakiegoś konia. Także i będzie jeden jeszcze dodatkowy konik. Że będzie jeszcze jeden dodatkowy konik, taki profesorek, na którym Jula naprawdę będzie mogła rozwijać swoje umiejętności w końcu jeździeckie, bo ona takiego konia potrzebuje. No mój to jest świeżaczek, jeszcze wam dużo nie będę zdradzała, bo pojawi się na pewno film z przyjazdu, pewnie o to będziecie pytać, więc film z przyjazdu nowego konia tak będzie. No ale tak jak mówię, ten film powstał po to, żeby oddzielić grubą kreską to co było. Tak, żebyśmy też pod każdym komentarzem czy pod każdym pytaniem ludzi po prostu nie musiały od nowa opowiadać tej historii i od nowa przeżywać tą historię po swojemu, bo to wiecie, jednak też nas gdzieś boli. Gdzieś to też jest taki słaby punkt, że tak powiem, bo to no, przeżyłyśmy to po swojemu i miałyśmy problem, żeby się przyswoić do tej sytuacji. Ciężko było nam się pozbierać po tym, no, jak nawet zrezygnowałyśmy. Gdzie ja nie współpracowałam z żadnym koniem jakoś tak bardzo, no miałam tą pipi do jazdy, ale to też nie było to, co Miśka miała z wentylem, ale jednak po prostu przywiązałam się do miejsca, do koni, i było nam ciężko, a teraz przynajmniej będziemy czy linka wam dawać, odsyłać do tego filmu, czy już nie będziecie pytać, bo rozwijemy wszystkie wasze wątpliwości, także prosimy was od razu, żebyście już nie zadawali tych pytań, co z wentylem, czy umarł, czy żyje, czy można przyjechać do Patataja, nas już tam nie będzie, to jest definitywny koniec. Ale będzie coś nowego, więc jeśli się dogadamy z nową stajnią, tak, to może tam coś otworzymy, zobaczymy jeszcze, jakby nie chcę zdradzać planów, które gdzieś tam są w naszych głowach. Wjeżdżamy z buta w nowe... Tak. No było ciężko na pewno nagrać ten film, było ciężko znowu o tym opowiadać, znowu to roztrząsać, nie jest mi łatwo też o tym mówić, nie mogę wam też wszystkiego powiedzieć, no bo nie mogę, bo jakby to by było też nie fair w stosunku do właścicieli i do drugiej strony, po do drugiej strony, no pewnych rzeczy nie można mówić głośno. Tak. Było fajnie, podobało nam się, to by był naprawdę bardzo fajny czas.
Jakieś tam zgrzyty oczywiście też były, ale to jak bo jak to między ludźmi bywa, ale dziękujemy za ten czas. Było fajnie, ale czas iść dalej. Mam własnego konia, którego jakby nikt mi nie odbierze, jeśli ja tego jakby nie zadecyduję, jeśli nie będę chciała gdzieś kiedyś mu sprzedać. Na razie nie mam takich planów, dopiero co kupiłam, ale to jest moja decyzja i ja będę decydować i każdy może sobie w nos podmuchać. Tak. Pocałować i to jest moje zwierzę, mój przyjaciel. Mam nadzieję, że będzie moim przyjacielem, dopiero będziemy się poznawać, więc tego już mi nikt nie odbierze. Fajnie, bo Ila będzie miała dużego konia, na którym będzie mogła w końcu zacząć treningi fajne i mam nadzieję, że się też z nią dogada, bo to zależy jak to leży. Postaram się wpaść w jej gust, wiesz. No tak, żebyście się jakoś dogadały. No i mam nadzieję, że ten temat będzie mieć zakończony. Więcej chyba nic nie chcemy wam dodać. No mówimy, wjeżdżamy z buta ze zmianami. Nowy rozdział, będzie super, musicie jeszcze ewentualnie trochę poczekać, zaczynamy, żeby ta pogoda się unormowała. Zaczynamy od nowa, z fajnymi pomysłami. Powiem wam tylko, że będą nowe typy ludzi różnych, nowe rzeczy, nowe pomysły. Naprawdę mamy super pomysł z dziewczynami, bo oczywiście dochodzi do nas jeszcze jedna. Znaczy dochodzi, wraca właściwie, bo kiedyś występowała u nas na kanale. Pytaliście się o Olę, pytaliście się o Pioruna, więc wracamy z buta. Piorun będzie razem w stajni z Pokerem, mogę wam tylko tyle powiedzieć. Piorun jest sprzedany, bo też było wiele pytań o to. Piorun został sprzedany do chaty Samsara, tam gdzie był wydzierżawiony. Moja mama go sprzedała, no bo jakby to nie na papierze też nie był mój koń. Ale mamy, ja z nim tylko pracowałam, no i w końcu podjęłyśmy decyzję, że Piorun zostanie sprzedany. Więc tak naprawdę mój własny, naprawdę własny koń, w którym ja będę mogła robić wszystko, decydować o nim, to jest Poker, więc to jest też dla mnie coś nowego, fajnego. No i co, obserwujcie nas, obserwujcie nasze przygody, zapraszam was na Instagrama mojego i Julii. Niebawem pojawi się pewnie też Oli, jak zaczniemy działać znowu coś wspólnie, bo dawno z Olą filmów nie było. No i czekajcie na rozwój sytuacji, to mogę wam więcej powiedzieć. Tak. Chyba się z wami żegnamy, to by było na tyle, co byśmy chcieli wam powiedzieć. No i co, buziaki, cześć. Mam nadzieję, że obejrzycie to do końca w ogóle. No, dajcie znać w komentarzach, czy obejrzycie do końca i czekajcie na nowe filmy. Buziaki, cześć, pa!